Dzień dobry, witajcie. Dzień po meczu, po dramatycznym meczu z Mołdawią. Polacy mieli zmazać złą plamę, mieli się zrehabilitować, mieli się zrewanżować, a wyszło jeszcze gorzej. Co prawda, nie przegrali tego meczu, ale remis to jak porażka. I najgorsze jest to, że wynik był zasłużony, bo styl, jaki Polacy zaprezentowali, to był dramatyczny. Przecież Mołdawianie rzucili się od samego początku na Polaków, zagrali agresywnie. Widać, że im bardzo zależało. Mieli serducho do gry, mieli walkę. Już w 6. minucie było nerwowo. Później przecież w 15. minucie oddali. Co prawda niecelne uderzenie na bramkę naszą, ale jednak oddali. My to zrobiliśmy w 20. minucie, kiedy prowadzili 1-0. 6 minut od 20, no tam 5,5 minuty, od 20 do 26 minuty Polacy nie potrafili wyjść z własnej połowy. Piłka była cały czas na naszej połowie. Były groźne sytuacje. No jest to dla mnie nieporozumienie duże. Kiedy przegrywaliśmy już 1 do 0 i był rzut rożny dla Mołdawii, znaczy nie był, były rzuty rożne dla Mołdawii, bo to nie było raz, nie było dwa razy więcej. Broniliśmy się całą drużyną. 11 naszych zawodników było w polu karnym, ba, nawet Milik był w polu bramkowym, czyli stał na trzecim, czwartym, góra, piątym metrze od bramki. No przecież to się prosiło, zagraliśmy na dwóch napadziorów, prosiło się, żeby jeden z nich, albo Świderski, albo Milik, stanął w okolicy środka boiska, żeby wyciągnąć rywali, żeby nie było ich tak jak najwięcej w polu karnym, a przede wszystkim, że jak przetniemy to dośrodkowanie, jeżeli których zawodników będzie mieć piłce na nodze bądź bramkarz w rękach, to żeby szybko podać na wolne pole, wtedy napastnik albo sam podejmie sytuację, że będzie bieg na bramkę rywali, nie wiem, podejmie ryzyko, że jakiś dribbling, albo czy poczeka na kolegę, kolegów, poda im cokolwiek. Tego nie było, ponieważ nie było żadnego zawodnika na połowie boiska. Nie rozumiem też, dlaczego graliśmy wysoką piłką. Przecież nie byliśmy od nich wyżsi o głowę, o dwie, tak? To nie było tego widać. Jesteśmy lepsi technicznie, więc piłka powinna być cały czas przy ziemi, bo udawało nam się, mieliśmy tak, nie wiem, 3-5 razy, kiedy zagraliśmy na jeden kontakt szybką piłką. Co prawda to trwało 5-10 sekund, ale wtedy było widać, że Mołdawianie się gubili. Tylko że co z tego, to szło fajnie do 16 metra, wtedy my się gubiliśmy. Czasami miałem wrażenie, że Polacy bali się albo nie chcieli oddawać uderzenia na bramkę rywali. Nie rozumiem tego, jak mieliśmy okazję do kontry, a były takie dwie okazje. No to nagle się zatrzymywaliśmy, jedno podanie do tyłu, drugie podanie do tyłu i za chwilę piłka była albo przy ostatnim obrońcy, albo jeszcze gorzej, do golkipera ta piłka szła. Tak więc duże nieporozumienie. Słówko jeszcze o kibicach chciałbym powiedzieć. Kiedy widziałem te puste trybuny, puste krzesełka, zastanawiałem się, co się dzieje. Czy Polacy poszli na wybory i nie przyszli na mecz, czy może dlatego, że wyniki tej prezentacji są słabe. No, okazało się, że jednak Polacy kupili te bilety, tylko mieli w formacie PDF. Tam jakiś był błąd na bramkach, że czytniki tego nie widziały, czy coś takiego. Nie wiem dokładnie, o co chodzi. Wiem, że to jest wizerunkowo bardzo duży minus dla Polskiego Związku Piłki Nożnej. No i teraz jest mecz z Czechami. Wiadomo, że już Polacy raczej w tych eliminacjach już przegrali, raczej nie zajmiemy miejsca ani pierwszego, ani drugiego. Pożegnanie będzie słabe, nie zapełnimy narodowego, więc będzie na pewno dramat, bo ponieważ kibice nie przyjdą, dlatego że są słabe wyniki, i nie przyjdą, dlatego że będą wiedzieli, że wydali pieniądze, a nie mogą wejść na obiekt, bo jakiś jest tam błąd. Ogólnie wczoraj kibice zachowywali się, jakby byli na jakimś koncercie. Włączali sobie latarki w telefonach, machali lewo, prawo, nie wiem, zero dopingu. No bo dla mnie doping to jest przez 90 minut, a nie 2-3 razy krzyknąć podczas pierwszej połowy, gwizdy, jęk zawodów, jeżeli coś nie wychodziło, tak jak mówiłem, kontra albo coś innego, znowu nic się nie dzieje i znowu 2-3 razy okrzyki. To jest za mało, kibicom się nie chciało, piłkarzom się nie chciało, wyszło jak wyszło. I tyle. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia, do usłyszenia następnym razem. Cześć.